Urodziłem się z porażeniem splotu barkowego. Jeżeli ma się coś od urodzenia, człowiek się przyzwyczaja. Trochę inaczej podchodzimy do tej piłki. Jeżeli ubieramy koszulkę z orzełkiem, no to naszym celem jest tylko reprezentować Polskę. I leci Mazurek, to człowiek jakby ma takie trochę flashbacki z tego, że co zrobił, żeby na przykład w tym miejscu być. Ja kocham piłkę, co? Centrum Filmowe Nagrywka zaprasza na podcast Mój Świat. Do usłyszenia. Jest z nami Hubert Mularczyk, a futbolista, zawodnik Warty Poznań. I świeżo upieczony debiutant reprezentacji Polski. Cześć wam, miło poznać, fajnie, że mnie zaprosiliście. Tak jest, my się cieszymy, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Powiedz mi proszę, czym w ogóle jest AmFootball? W takim skrócie, AmFootball to jest piłka dla osób niepełnosprawnych, czyli w polu grają osoby na przykład z wadą wrodzoną nogi, albo nie mają tej nogi. Bramkarz, czyli w moim przypadku to jest albo nie ma ręki, albo ma się wadę wrodzoną. Ja jestem akurat w tej drugiej kategorii. Mm-hmm. A powiedz mi o takich technicznych niuansach. Czym w zasadzie różni się AmFootball od piłki nożnej? Liczbą zawodników, może bramkami? Tak, no gramy na typowo boisku takim orlikowym. Jest trochę szersze niż orlikowe, ale bramki są typowo orlikowe. Jak ktoś chodzi na orliki, to są identyczne bramki. Mamy sześciu w polu plus bramkarz i liczba zawodników też jest inna. Na przykład moja rola jest taka, że ja nie mogę wyjść z pola karnego. Muszę być jakby w tej klatce, nie mogę wyjść, bo jeżeli wyjdę, no to później może sędzia odgwizdać i wtedy jest piłka dla przeciwnika. No więc jest parę znaczących różnic. Auty są na przykład z nogi, nie rzucamy ich, bo ciężko byłoby jakoś tam o kulach to rzucić. A tak, no to wszystko robimy to samo, używają zawodnicy tylko jednej nogi, nie przeszkadza im ta druga, więc jest okej. A to okay. Prawda, że nie możecie robić w ogóle wślizgów? Tak, to też jest. Nie możemy wchodzić wślizgami, no bo to jest zagrożenie. Jeżeli na ktoś dostanie z kuli, no to boli. A jeżeli wślizgami, myślę, że urazowość byłaby o wiele większa, nie? I tak jest dużo. Czyli kartki się pewnie też zdarzają. Zdarzają się, kartki się zdarzają, czasami ślizgi też się zdarzają. Jest paru takich zawodników, którzy to po prostu lubią i to robią, więc się zdarza jak najbardziej. A jak wygląda praca bramera? Są jakieś dodatkowe przepisy, jeśli chodzi o bramkarza? Czy... Ja muszę mieć tą rękę akurat przy ciele i muszę mieć ją związaną. Nie mogę jej w ogóle używać. Mam ją pod koszulką i bronię tylko jedną ręką. A jeżeli nie mogę wyjść z pola karnego, muszę mieć jedną rękę przywiązaną, a tak, no to jakby wszystko to samo. Bardziej bramkarz, bronienie w AmFootballu jest takie futsalowe. Nie jest to typowo takie, jak na dużą bramkę już rzucamy, tylko dużo gramy nogami, dużo bloków, dużo wybijania właśnie jakiejś takiej, na przykład jak z prawej strony nie mam, no to lepiej mi jest, niż wezmę rękę na przykład na prawą stronę, czy wyciągnę na przykład nogę, nie? Jest po prostu szybciej i więcej sytuacji się broni. A bo dopytuję, bo wyczytałem taką strasznie dziwną zasadę, dla mnie dziwną, dla widza piłki nożnej, że w AmFootballu bramkarz ma obowiązek najpierw bronić ręką, dopiero potem może się wspomagać nogą. Jest tak? Wiesz co, nie słyszałem o tym. Powiem ci, nie słyszałem o tym. Chodzi o to, żeby nie używać prawej ręki i żeby bronić bramki. Jakby to są takie kluczowe zasady, żeby bronić, nie? I na tym się skupiamy. Okej, ale jeżeli masz wyłączoną jedną rękę, to twoje ustawienie w bramce nie jest koniecznie na środku? Jest troszkę, ustawiam się na przykład jak jest rzut wolny, to ustawiam sobie tak mur, żeby stanąć bardziej po prawej stronie, gdzie szybciej mogę dosięgnąć piłkę z prawej strony, ale jeżeli jest na przykład z lewej strony idzie, no to łatwiej, bo mam rękę, mam zasięg, mogę się rzucić i jest mi łatwiej obronić, nie? Więc ustawiam się bardziej tak, żeby tą prawą stronę jednak bronić, nie? Rozumiem. Jasne. Jasne, a w ogóle ta niepełnosprawność, bo musimy poruszyć ten temat. Pewnie. Na czym ona polega w twoim przypadku? W moim przypadku. Ja urodziłem się z porażeniem splotu barkowego, czyli z tego co wiem, byłem po prostu takim dużym dzieckiem, nie mogłem jakby się urodzić i lekarz z tego co wiem po prostu pociągnął mi za tą rękę i uszkodził mi tam jakieś nerwy. I jakby od urodzenia to mam. Jasne, a na co dzień ci ta ręka przeszkadza, czy utrudnia jakoś życie? Jakby, jeżeli ma się coś od urodzenia, człowiek się przyzwyczaja. Mhm. Jakby wiele rzeczy robię trochę pewnie inaczej niż wszyscy. Dużo rzeczy już no, przyzwyczaiłem się, że pomagam sobie lewą, jakby lewa jest moją ręką dominującą. Mam tą rękę sprawną, ale ona jest słabsza. Teraz mam bluzę, to też pewnie aż tak nie widać, ale ona jest o wiele słabsza, o wiele chudsza. I czy mi przeszkadza? Przeszkadza na pewno. Są czynności, które mógłbym zrobić jakby dwoma rękoma, muszę robić jedną, ale jakoś daję radę. Powiem ci szczerze, mieliśmy dosyć dużą zagwozdkę, bo przyglądaliśmy twojego Instagrama kilkukrotnie. Tak, tak.
i często trzymałeś coś na przykład w obydwu dłoniach na zdjęciach. Mhm. Na przykład tu był telefon, a w drugiej ręce powiedzmy bluza. Mhm. I zastanawialiśmy się, na ile poważna jest twoja niepełnosprawność i jak to ma się do amfutbolu, czy to musi być jakiś na przykład stopień niepełnosprawności, tak, aby móc uczestniczyć w rozgrywce. Muszę, mam orzeczenie o niepełnosprawności, musiałem to mieć, żeby grać. Okay. Więc to nie jest tak, że każdy może sobie pójść z każdą wadą, to musi być stwierdzone przez lekarza. Mhm. Nie, musi być właśnie orzeczenie, więc tyle. Ja bym chciał poruszyć temat dosyć ciekawy. Wróciliście właśnie z Włoch, ze zgrupowania. Tak, tak. Tam był twój debiut. Oglądaliśmy na Facebooku z Filipem mecz. Mhm. Powiedz mi proszę, jak atmosfera, jak emocje związane z debiutem? No fajnie, kurczę, był to mecz towarzyski, ale te emocje były. Jakby na początku myślałem, że nie będę się stresował, a jak usłyszałem, że w tym drugim meczu też wejdę od pierwszych minut, to tak jest taka adrenalinka, ale takie fajne, kontrolowane. Już się trochę inaczej też podchodzi do rozgrzewki, bo wie się, że się gra od tych pierwszych minut. No dla mnie to było po prostu spełnienie marzeń. Zawsze grałem w piłkę, myślałem, że w tą piłkę będę grał jakoś tam na zawodowym poziomie. Trochę zdrowie właśnie nie pozwalało. Odnalazłem się trochę w futbolu i mogłem reprezentować swój kraj, więc to jest spełnienie marzeń dla mnie. A jakie to jest uczucie, jak wychodzisz na boisko? Jeżeli się wychodzi, to jest jeszcze koncentracja, wychodzimy, ale jeżeli łapiemy się, już leci mazurek, to człowiek jakby ma takie trochę flashbacki z tego, że co zrobił, żeby na przykład w tym miejscu być, ja tak na przykład miałem, nie? Że, czy jakieś kontuzje, czy wyrzeczenia, że zrobiłem to po prostu. Pewnie. Opowiadałeś, że długo grałeś w piłkę przed amfutbolem w podstawowej jedenastce. Kiedy nadszedł ten czas przejścia do amfutbolu, że zdecydowałeś, że jednak tam się znajdujesz? Zdecydowałem w 2018 roku, jakby poznałem ten amfutbol, jeszcze wtedy grałem w piłkę 11-osobową i łączyłem to z amfutbolem, ale czasowo ciężko było mi to połączyć, bo musiałem wybierać albo mecz ligowy, albo wyjazdowy. Też mieszkałem teraz w Poznaniu, nie mogłem dojeżdżać tam do klubu Korona Człopa, więc ten 2018-2019 to był taki przełom, że powiedziałem, że decyduję się na amfutbol i stawiam jakby moje życie podporządkowuje głównie pod amfutbol, a nie tylko pod piłkę. Ja jeszcze muszę na chwilę wrócić do reprezentacji. Rozmawialiśmy z Filipem, jak się spotkaliśmy, że nasza podstawowa reprezentacja łączy nas piłka i tam są te vlogi i widać tą całą atmosferę. A jaka panuje atmosfera u was? No my mamy coś takiego jak łączy nas kula, często właśnie na stronie Amfutbol Polska, akurat mieliśmy teraz taki skrót, tylko takie wycinki, a często są po prostu z tego co się dzieje, jak to wygląda, no atmosfera jest dobra, jakby każdy siebie lubi, nie ma jakichś tam myślę osób, z którymi mamy jakieś konflikty, trochę inaczej podchodzimy do tej piłki myślę niż profesjonaliści, trochę inne rzeczy się liczą, u nas my chcemy po prostu wygrywać, chcemy. Jeżeli ubieramy koszulkę z orzełkiem, no to naszym celem jest tylko reprezentować Polskę, pokazać się jak najlepiej i no, atmosfera jest fajna. Przedział wiekowy jeszcze chciałbym zapytać. W amfutbol raczej grają też ludzie, tak jak w futbolu, 18-32, taki jest największy przedział, czy po 30 też jest sporo piłki? U nas na przykład jest Leszek, który... nie wiem dokładnie, ale ma z 40 parę albo nawet już z 50 i daje sobie radę, nie? Daje sobie radę, więc nie ma tego przedziału, można od 14 lat, od 15, wiadomo, ta fizyczność jest trochę jeszcze wtedy taka nieukształtowana, ale nie ma takiego przedziału. Jeżeli ktoś chce grać trochę, nie wiem, ma na przykład ma brzuszek zgubi, ten brzuszek trochę potrenuje na tych kulach, to śmiało może grać wam w futbol. Filip zapytał o wiek zawodników. Powiedz mi, a czy są zawodnicy, którzy są zdecydowanie młodsi, mają 15, 16, 17 lat, tak jak czasem zdarzają się w kadrach U19 na przykład. U19. Mhm. Jakby jest taka grupa Amfutbol Junior Camp i tam są zawodnicy jakby najmłodsi. Teraz na przykład na zgrupowaniu w grudniu byli zawodnicy, którzy mieli 17, 18 lat, już ich wprowadzają do tej pierwszej kadry takiej seniorskiej. Jeżeli ktoś jakby ma umiejętności, daje sobie radę, to jest, nie? Teraz nie pamiętam, czy jest ktoś taki młodszy. Najmłodszy chyba ma 18 lat u nas w kadrze, nie? A z zawodników w Warcie chyba 17. Mhm. Ja muszę cię zapytać o zawodnika zarówno Warty i reprezentacji. Pewnie wiesz, o kogo mówię. Tak, pewnie, że tak. Chciałbym cię zapytać, jak ta bramka Oleksego
zadziałała tak naprawdę, jak rozpowszechniła wasz sport, jak zmotywowała drużynę do gry. Jak to wygląda? Jaki jest wasz kontakt? Czy może Marcin się zmienił w jakiś sposób? No dużo zmieniło. Nawet, że tu jestem, to cały świat się dowiedział. To nie tylko Polska, tylko cały świat się dowiedział o Marcinie Oleksym, o AmFootballu, więc my się mega cieszymy. Jest to dla nas promocja, bo więcej osób nas obserwuje, czy pod względem nawet takich, że kibicują, ale też sponsorzy, więc ta dyscyplina może się ciągle rozwijać. Jeżeli chodzi o Marcina, ciągle ten sam, taki żartowniś, kurczę, ciężko chyba, co by go zmieniło. Jak rozmawiamy na zgrupowaniach, czy na kadrze, czy na warcie, ciągle ten sam gość. Ciągle ten sam gość. Mówisz, a jeżeli chodzi o wartę, ta drużyna jest stała? Jak wyglądają wasze rozgrywki ligowe? Jak silną jesteście drużyną? No, z sezonu na sezon gramy coraz lepiej. Teraz mieliśmy 18 marca, 19 turniej. Mieliśmy do rozegrania 3 mecze jakby z takimi drużynami top, czyli z Legią Warszawa, z Wisłą i z Podbeskidziem. I urwaliśmy tam 3 punkty. I dla nas to była też pierwsza wygrana z taką drużyną topową. Zdobyliśmy 3 punkty. I teraz po 2 turniejach jest coś takiego, że jest podział na jakby grupę mistrzowską i jakby grupę tą drugą. Nie? Jak może dopowiedz, tak, ile kiedyś drużyn w ogóle jest w lidze? Teraz jest drużyn, z tego co pamiętam, kurczę, 7. A rośniesz? Tak, rośnie. W tamtym sezonie nie było właśnie Śląska-Wrocław, teraz dołączył Śląsk-Wrocław, nie? Więc jest jedna drużyna więcej niż w tamtym sezonie. I walczymy o to, żeby być w tej mistrzowskiej, bo jakby urwaliśmy te 3 punkty, też tam Legii trochę też nie poszło i teraz mamy drugi turniej w kwietniu i możemy się do tej mistrzowskiej załapać. Teraz trenujemy, mamy właśnie to ciągle w głowie, przypominamy sobie na treningach o co walczymy. I to się wygląda tak, że są rozgrywki weekendowe. My gramy, zjeżdżamy się najczęściej w piątek, żeby się już wyspać i od soboty zależy. Albo 2 mecze, my graliśmy akurat 1 mecz w sobotę, 2 w niedzielę. Najczęściej wcześniej tak było, że 2 w sobotę graliśmy i 2 w niedzielę i wtedy tabela, nie? Punktowo. Wygrane 3 punkty, remis 1, podział punktów i przegrana, nikt nie ma punktów, nie? Więc z tym wygląda tak samo, turniejowo. A chyba o tym nie powiedzieliśmy, ile trwa mecz w AmFootballu? Miał trwać 25 minut, a trwa 20 minut, jedna połowa, czyli 40 minut trwa mecz. A przerwa? 10 minut chyba, szybko leci zawsze. Nic nie. I rozumiem, że zmiany są nieograniczone. Tak, są lotne, hokejowe, więc można zejść z boiska. My też gramy teraz takim systemem na kadrze, że właśnie typowo 2-3 minuty szybko walczyć, zmiana, kolejny, więc to jest fajne, to jest fajne. Okay. Ilu was jest łącznie na boisku i na ławce? 7 jest na boisku i ławkę mamy teraz szeroką, z 4 zawodników z pola i 2 bramkarzy. Więc tych bramkarzy też mamy w klubie dużo, tych zawodników do grania też. Jest coraz więcej, jakby wiadomo, nie jest takie popularne, ludzie dopiero jakby do tego dochodzą, żeby przyjść, żeby też przekonać się do tych kul, żeby biegać i tak dalej. I fajnie, że z sezonu na sezon jest jakby coraz więcej tych osób, nie? Które się zgłaszają, czy gdzieś tam zrekrutujemy. Często ktoś podchodzi do kogoś na przykład na mieście i mówi: gram wam futbol, nie chcesz spróbować? I ludzie do nas przychodzą i zostają, więc to jest fajne. A jesteś pierwszym wyborem? Na bramce? Tak, w warcie. Pierwszy turniej miałem tak, że nie grałem nic po prostu. Jest też Przemek, który też fajnie trenuje, jest w fajnym gazie teraz. I trener postawił akurat na niego, no ale robię wszystko, żeby tym numerem pierwszym być. Ja jeszcze muszę wrócić do ligi na chwilkę. Czy jest tylko jeden poziom, to znaczy taka, jakbyśmy oceniali, ekstraklasa, pierwsza liga, tak, druga liga, tak, czy jest tylko jeden? Tak? Jest tylko jeden, jest ekstraklasa. Jest ekstraklasa. Więc można powiedzieć, że debiuty w ekstraklasie mamy, można się czymś poszczycić. A czy poziom między, powiedzmy, ostatnią drużyną w tabeli, a pierwszą jest zdecydowanie widoczny i tam wyniki są, powiedzmy, o dużej różnicy? Wcześniej tak było, myślę, 2 sezony wcześniej było tak, że były różnice, były wyniki po 7-0, po 8, my też tak dostawaliśmy. Ostatni... Jakby z Włochami. Tak, bardzo, no, niestety. tak, nie? Ale ostatni turniej pokazał, że każdy z każdym może wygrać, że tam nie ma tak, że jest drużyna, na przykład Śląsk-Wrocław, który fajnie się pokazał i zremisował z Legią w swoim debiucie, więc to jest fajny wyczyn, nie? Więc idzie, ten nam futbol się rozwija, więc... A właśnie, a propos rozwoju, ile ludzi przychodzi na mecze? Czy od ostatniego czasu widać tą tendencję wzrostową? Tak, ostatnio nawet mieliśmy, przyszedł jakiś klub, mieli racę,
więc zrobili nam taką mini odprawę w Poznaniu, bo graliśmy w Poznaniu, więc to też promowaliśmy, żeby jak najwięcej osób przyszło i nas wspomagało, wspierało i tam nam kibicowali. Najwięcej jest na kadrze, można zapewnić nawet całe tam trybuny. Chyba Liga Mistrzów była na Krakowi, więc tam też jedna trybuna fajnie była wypełniona, więc kadra bardziej, ta liga jeszcze trochę raczkuje, ale idzie też w dobrym kierunku. Mhm. To jak rozmawiamy o tych tematach, to muszę cię zapytać o temat tabu często w Polsce, czyli zarobki. Zarobki i o sponsorów, jak podchodzą do was, czy są chętni do współpracy? Mamy fajne wsparcie jakby z Warty, niczego nam nie brakuje, dostajemy jakby wszystko, dostajemy też zwroty, więc jak ktoś przyjeżdża, to mamy dla niego takie, czy nawet hotel, chłopaki śpią w hotelach, bo przyjeżdżają z całej Polski i nikt nie musi za to płacić. Jeżeli chodzi o zarobki, no to nie zarabiamy z tego, to robimy to dla przyjemności. Wiem, że niektóre kluby mają jakieś tam stypendia, ale jeszcze jest to, myślę, za mały temat, żeby o tym rozmawiać. Ale będzie większy? Myślę, że tak. No wiem, że ty chciałeś zadać właśnie pytanie, czy bardziej traktujecie to hobbystycznie, czy jest to pewien sposób na życie zarobkowy. Mówisz, że generalnie nie macie z tego jakichś profitów oprócz tej przygody. Tak, no niektóre kluby mają stypendia, to zależy też indywidualnie od, myślę, zawodników, od klubów, jak mogą sobie na to pozwolić. My aktualnie w Warcie nie mamy. Może w przyszłości coś będzie, więc będzie dodatkowa też motywacja, ale głównie ja się kieruję tym, żeby grać w reprezentacji, grać w klubie, być pierwszym bramkarzem i to jest jakby moja motywacja. A w reprezentacji są pieniądze? Jest, mamy stypendium za reprezentowanie i to jest też takie, też zwroty na przykład mamy, nie? Więc to jest też fajnie poukładane. Ale myślę, że reprezentacja to tego się nie robi dla pieniędzy. Wyjście z orzełkiem na piersi musi być niesamowitym przeżyciem. To jest jakby... Nikt nie robi tego, żeby tam dostać jakieś tam stypendium czy dla pieniędzy, myślę. Nie, to już pytam stricte z ciekawości oczywiście, tam same bycie jest już wielkim wyczynem. Więc... Tak. Tam mamy stypendium. Nie są to jakieś też, myślę, duże pieniądze, ale zawsze się przydają, czy do czegoś tam można sobie dołożyć, więc jest spoko. Skoro ten profesjonalizm nie jest taki pełny, to jestem ciekawy, jak podchodzisz do spraw diety, suplementacji. Stosujesz takowe? Tak, wcześniej to zajmowałem się, prowadziłem ludzi pod względem właśnie odżywiania, też suplementów, więc staram się suplementować, staram się trzymać tą dietę. Czasami jest różnie, czasami się właśnie tam pójdzie coś z jej gorszego, ale jak wiem, że się zbliżałem jakieś tam treningi, to staram się, właśnie też wróciłem z treningu, szejka sobie od razu wypiłem z truskawkowego, żeby już się regenerować przed tym treningiem, bo jeżeli tego nie będę robił, znam swój organizm, to będę łapał kontuzję, będę się źle czuł, więc robię to tak dla siebie. Ale to jest reguła? Czy tylko ty tak robisz? Ciężko powiedzieć, jakby nikomu też nie wchodzę, co każdy je. Z tą dietą, myślę, tak ogólnie, no to nie ma jakiejś tam ustalonej z góry, że musimy coś trzymać. Na przykład na śniadania mamy tak, że czasami jest tak, że wszyscy schodzimy i jemy śniadanie, a czasami jest tak, że kto chce, może sobie na przykład pospać dłużej, bo każdy inaczej. Przed meczem woli sobie, nie wiem, wypić tylko coś, czy herbatę, czy kawę, czy nic nie zjeść i zagrać, i wtedy mu się lepiej gra, niektórzy muszą zjeść rano, nie? Więc fajnie, że to jest też tak dopasowane do nas, że każdy sobie ustala, jak to chce. No pewnie, to dla takich sportowych zajawkowiczów, jak jada amfutbolista? Jak jada amfutbolista? Ja jem tak dość klasycznie, rano wstaję, czasami nie jem, lubię sobie też zrobić tak w tygodniu, że zjeść dopiero gdzieś 2 godzinki, 3 godzinki, bo czuję, że wiem, że czuję się lepiej. Dzisiaj na przykład zjadłem sobie tylko banana, nie miałem ochoty na nic, bo też trochę zaspałem i mówię szybko, herbatka, banan. Po treningu zjadłem shake'a. Też fajnie, że z Warty na przykład dostajemy cateringi, nie? Więc dostajemy jakieś tam obiadki typowo, czy makaronik, czy coś tam dobrego, czy jakąś kolację, fajną zapiekankę zrobią. Ale wracając, staram się, żeby w każdym posiłku był jakiś owoc albo warzywo. Czy zjeść sobie jakąś później kanapkę na przykład, żeby było białeczko, żeby było jakiś owoc, jakieś warzywko do tego. Później najczęściej jem teraz jakieś tam makarony,
bo jakby to mi też najbardziej smakuje, ziemniaków mi się nie chce obierać. Czasami sobie robię, czasami sobie coś tam zamówię, czasami sobie zamówię też pizzkę, jak mam ochotę. I wieczorem czasami nie jem, albo zjem sobie jakąś tam jajecznicę i spokojnie i spać. A co suplementujesz? Wiesz co, mam takiego szejka fajnego z witaminami w firmie, w której wcześniej pracowałem, więc to jest jakby takie dla mnie główne. Ostatnio sobie robiłem też badania, chciałem sobie właśnie posprawdzać i na razie wszystko wygląda. Wcześniej mocno omega 3 EPA, więc jakby to jest dla mnie kluczowe. Czyli przykładasz generalnie do tego wagę, więc w zasadzie ile masz treningów w tygodniu, jak to wygląda? W tygodniu trenujemy indywidualnie. Mamy też, musimy wrzucać na kadrę treningi. Ja się staram 2-3 razy w tygodniu. To 3 jest czasami tak, że nie ma gdzie tego złapać, bo są też inne sprawy, ale 2 razy to jest tak, że 2 razy w tygodniu mam trening. Czasami to jest siłownia, czasami to jest jakiś tam trening w domu. Też dużo teraz przykładam uwagi do rozciągania, bo bramkarsko jakby widzę, że to mi pomaga, jakieś tam pół szpagaty. Więc tak to wygląda. I 3 treningi teraz mamy w weekend, nie? 2 dzisiaj i w niedzielę jest 1 rano i wracamy do domów. Byłeś dobry z WF-u? Byłem dobry, tak. Szóstki miałem zawsze z WF-u. To mi nie przeszkadzało jakoś. Zawsze w piłkę graliśmy, czy jakieś tam kozby, też jakoś z tym nie miałem problemu. Przez to pewnie, że tą piłkę grałem i zawsze byłem aktywny, to nie miałem problemów. Wzorowy uczeń z WF-u. O matematyce już dzisiaj mówiłeś. Tak. Matematyką było, nie miałem po drodze, więc. A poza futbolem co robisz? Ja pracuję aktualnie jako przedstawiciel handlowy. Jakby to potrafię robić i to mi też sprawia jakąś tam satysfakcję. Lubię to robić. Trenuję też dzieciaki w piłkę po godzinach. Mam taką grupę rocznik 14-15. Więc z tą piłką jestem mocno związany i tak. Ale bez problemu łączysz to sobie z treningami? Tak. Nie mam tych treningów też z dzieciakami codziennie, więc ustalam sobie, jak nie mam treningu, to wtedy robię sobie trening, więc jak ktoś chce, to może wszystko połączyć. Nie? Mhm. Te dzieciaki trenują piłkę podstawową, futbol czy amfutbol? Nie, piłkę taką klasyczną. Okay. Ale kochasz piłkę, co? No jestem w tej piłce od 7 roku życia i kurczę, no... Tylko to jakby całe życie robiłem, nie? Więc ciężko teraz coś wybrać sobie, jakąś tam pasję, coś tam sobie szukam, ale ta piłka jest jakby całe życie u mnie. Jeżeli miałby być transfer z Warty, to gdzie? No gdzieś do Turcji od razu. Do Turcji. Tam jest rozwinięty amfutbol? Tam są profesjonalne ligi, tam mają chyba 2 czy 3, ostatnio to nie sprawdzałem i tam jest profesjonalnie, czyli jest już tam płacone. Jest jakby to Turcja jest jednym z lepszych takich narodów amfutbolowych, nie? Więc jak iść się rozwijać, to tylko do najlepszych klubów, więc czekam na propozycję. Ciekawe, że akurat Turcja, prawda? Tak. Nie wiem dlaczego, ale Hiszpanie też tak, kurczę. No my jesteśmy mocni, nie? W tym amfutbolu. Jakby Turcja jest taka najmocniejsza, ale teraz trenujemy, trochę zmieniliśmy styl i czekamy na nich. Ale gdzieś wyczytałem, że z Turcją źle wam się kojarzy. Tak. I są mocni, po prostu są mega mocni. Nie wiem, z czego to wynika, czy trochę inaczej trenują, kurczę, czy to u nich jakby najszybciej ten amfutbol był też rozwinięty, może też dlatego, ale no grają dobrze. Mhm. Zaraz przychodzi nam czas przerwy, ale muszę szybko ci zadać pytanie, które teraz mi przyszło na myśl tak naprawdę. Mhm. Czy wy macie jakieś specjalne kule? Specjalne kule. Jak to brzmi? Ja nie potrzebuję. Ale twoi koledzy z drużyny. One są trochę inne niż takie ortopedyczne. Z tego co mówią, to są trochę wzmacniane bardziej. Mhm. Ale i tak na przykład Marcin potrafił, nie wiem, 3 kule czy 3 pary kul złamać na jednym turnieju, nie? No właśnie. więc są wzmacniane, ale i tak można je uszkodzić, nie? Jakby on staje na tych kulach, robi jakieś tam wygibasy, przewrotki. To one nie wytrzymują czasami, nie? Czasami też strzela gola roku. Tak, no. Zdarzy się. Wtedy akurat nie pękła kula, ale na tym turnieju chyba z dwie pękły. On się spodziewał tej nagrody? My wszyscy jakby wierzyliśmy, że to jest coś innego, że to jest takie fajne dla oka, to jest takie niekonwencjonalne, że widzieliśmy te bramki, czy tam Pajeta na przykład. Richarlisona, fajne bramki i trzymaliśmy kciuki, też było głosowanie, myślę, że wszyscy w Polsce mu pomogli, żeby pojechał na tą galę, też fajne doświadczenie.
Myślę, że się spodziewał. Marcin jest też taki pewny siebie, wie co zrobił po prostu i jakby nie mówisz tego, że nie zrobił nic fajnego, no bo ta bramka obiegła jakby cały świat, nie? Więc myślę, że się spodziewał. Warta tym żyła? Mocno? Tak, żyliśmy tym, kurczę, to było fajne takie doświadczenie. Kamery przyjeżdżały jeszcze przed tym, jak on wygrał, a jak wygrał, to już całkiem kamery na treningach, nie mogliśmy trenować, tylko tam go nagrywali jakieś wywiady. Żyliśmy tym, chcieliśmy, żeby to wygrał, żeby to poszło w świat. Ode mnie tak też prywatnie chciałem, bo to też mocno promuje ten amfutbol, nie? Więc dla nas to same korzyści. Nie mielibyśmy jakby mieć żadnych tam argumentów za tym, żeby, nie wiem, nie kibicować nawet, czy ja też tam na social mediach dużo wrzucałem. Moja dziewczyna mi mówiła, że ciągle Marcin Oleksy, ale no, chciałem, żeby to poszło, już żeby nie wiedziała, kogo obserwuję. Tak. Mówi, wrzuć coś w końcu, Ola, nie? Mówi, dawno nie wrzucałeś, nie? A pojawiło się parę osób więcej na meczu? Po nagrodzie? Na turnieju na przykład? Na przykład na turnieju albo, nie wiem, na warcie, na treningu. Tak, pojawiło się. Było zaciekawienie. Ludzie w końcu wiedzieli, co to jest. Teraz trenujemy też na Ratajach i tam też takie grupy młodzieżowe trenują i rodzice już wiedzą, o co chodzi. Też kojarzą Marcina czy coraz bardziej nas, więc pojawiło się jak najbardziej, jak najbardziej. Jakie jest twoje największe marzenie związane z amfutbolem? Mocno myślę teraz związane... Takie najbliższe, no to chcemy awansować do tej mistrzowskiej, jakby na teraz, nie? Chcemy być w tej pierwszej grupie, no to da nam dużo takich nawet promocyjnych rzeczy i też takiej satysfakcji, że się rozwijamy, bo z roku na rok gramy coraz lepiej. Mistrzostwa Europy w przyszłym roku z kadrą, myślę, chcielibyśmy tam ukłuć i są duże, jakby fajnie trenujemy, zmieniliśmy trochę styl gry i jakby to... Bycie pierwszym bramkarzem, myślę, też reprezentacji i warty, więc najwyższe cele, myślę, nic innego mnie nie interesuje. A takie duże marzenie? Twoje prywatne, takie prywatnej kariery? Ta Turcja właśnie? Tak, myślę, że chciałbym spróbować swoich sił jeszcze w takiej lidze typowo profesjonalnej, żeby też sobie coś udowodnić, więc myślę, że to. A ile pracy cię czeka? Jak widzisz swoje szanse w ogóle? Kwestia, czy będą poszukiwali, będą ściągać, czy będą bazować na swoich zawodnikach, trochę jest, myślę, inaczej z tymi transferami, ale wiem, że chłopaki z kadry z pola mieli propozycję do Turcji, więc, więc jest A gra już tam jakiś polski zawodnik? Nie gra. Na razie czyli będziesz pierwszym? Mógłbym być pierwszym, nie? Jakby. Mógłbym być pierwszym. Tak rozmawiamy o tym profesjonalizmie, o tej tureckiej lidze, to w takim razie jak wyglądałby amfutbol twoich marzeń? Co byś zmienił? Co byś chciał zmienić tutaj może na naszym polskim rodzimym podwórku? O kurczę, takie pytanie. Mogą być kwestie techniczne, na przykład w grze. Coś, co ci się nie podoba. No, chciałbym wyjść z pola karnego, nie? Chciałbym nie tylko być w tym polu, ale no wiadomo, na dwóch nogach niż oni o kulach byłbym szybszy, nie? Więc jakby to jest uzasadnione dlaczego, ale na jakąś tam główkę czasami chciałbym wejść do pola karnego, więc jakąś tam zasadę, że na główki bramkarz może tylko w polu karnym czy coś, jak najbardziej, nie? Ale z takich rzeczy na ten moment nie wiem, kurczę, może trochę inny styl gry klubów, ale to też wszystko zależy od zawodników, jakby to też się rozwija i dlatego też tak w pewnych momentach kluby grają, nie? Więc na ten moment nie wiem co. Bardziej może coś z tego, co się dzieje dookoła, wiesz, sponsoring, nie wiem, pieniądze. No fajnie jakbyśmy mogli grać wam w futbol i nie myśleć z tyłu głowy, że trzeba na przykład pracować, bo to jest jakby całe swoje życie podporządkowujesz pod piłkę i myślisz całkiem inaczej, a tutaj jest trochę tak, że czasami masz coś w weekend i nie wiem, nie przyjeżdżasz na przykład na trening, nie? Bo masz, nie wiem, chrzciny czy coś, a tak, no to wiesz, że to jest twoja praca i jedziesz tam i to robisz, nie? Więc jakby myślę, taki też trochę profesjonalizm bardziej mógłby być, nie? Jakby jest to fajnie też obudowane, ale mogłoby to też tak fajnie wejść w życie i byłoby spoko. A uważasz, że Polska może stać się taką drugą Turcją, jeżeli chodzi o futbol? Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy od początku... dobrze graliśmy w ten wam futbol, ostatnie Mistrzostwa Świata trochę tam nie poszły, bo było 13 miejsce, no wypadek przy pracy, ale teraz pracujemy, żeby to było coraz lepsze, więc myślę, że tak, jak najbardziej. A kto był twoją inspiracją? Za mało lata, może teraz? Za mało lata? No to nie wiem, Carles Puyol na przykład. Ja grałem na stoperze, więc zawsze go lubiłem. Teraz z bramkarzy
nie wiem, też tego lubię po prostu jak broni. Jestem też za Barceloną, więc jak najbardziej. A szukasz tych idoli w piłce nożnej, czy nie? Nie wiem, czy szukam. Jak oglądam jakiś mecz i mi się ktoś podoba, jak gra, jak się porusza, jak rozumie grę, no to jakoś tak automatycznie przechodzi na to, że nie wiem, zaczynam go obserwować na przykład na Instagramie i go tam podglądam, nie? Mhm. Więc jak najbardziej. Chyba tylko też z takich bramkarzy, ale od wielu podglądam. Lubię oglądać na przykład treningi bramkarskie, jakieś takie zwykłe i zawsze coś tam sobie wyciągnąć i później to trenować. I widzę, że to mi pomaga. Pomaga ci. A komu kibicujesz? No Barcelonie. Barcelonie? Barcelonie, no. No i Warta teraz, nie? Jak z ekstraklasowych klubów jakoś tak nigdy nie miałem. Miałem chwilę Ruch Chorzów przez to, że tam mój brat też grał. Później trochę, może wcześniej Lecha trochę, ale jednak Warta. Mhm. A ja bym chciał jeszcze o te inspiracje zapytać. A miałeś jakąś może książkę albo filmy? Często są jakieś takie historie przy albo sportowca. Albo plakat. Albo Galactic Football, który wiesz, mogę się uwielbiać, nie? Nie no, to takich rzeczy miałem jakby mnóstwo jakby od małego. Czy ja, czy mój brat graliśmy w tą piłkę, dalej w nią gramy. I plakatów było, całe ściany były. Później się Brawo Sport? Z Brawo Sport, tak. Tam były takie były też do telefonu, że normalnie przyłączasz sobie i tylko ktoś do ciebie dzwoni i zaczyna coś świecić jakoś takie, wiesz, i z klubem, nie? Więc fajne rzeczy. No plakatów było mnóstwo, zawsze się je odrywało, później tam tapeta odchodziła, były krzyki, ale full było, nie? A pamiętasz ten najważniejszy plakat? Mój najważniejszy? Kurczę, chyba nie, ale no... Teraz mi przychodzi Iker Casillas, miałem po prostu z Realu. Brawer. Więc pamiętam, miałem pierwsze rękawice, jak byłem jeszcze mały, jeszcze nie broniłem nawet, to miałem z Bayernu, kurczę, jak on się nazywał, zapomniałem, też taki bramer, że... Neuer? Nie, właśnie jeszcze starszy. Typu, jeszcze starszy. Wypadło mi, ale pamiętam, miałem jego rękawice, może mi się przypomni. To my jesteśmy rok młodsi, więc nie pamiętamy takich rzeczy, wiesz. Tak bardzo. Ale to mam, okrut mi przypomnieli się, także że miałem to w pamięci. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tematu reprezentacji, do w ogóle tematu klubów i zahaczyć o ten temat inspiracji. A jak w ogóle wygląda wdrażanie się w mecz? Słuchasz jakiejś muzy, puszczasz sobie jakąś mowę motywacyjną, cokolwiek, coś w tym stylu? Wchodzi trener, krzyczy. Tak, no każdy ma inaczej, nie? Każdy zawodnik, mamy głośnik, więc leci jakaś tam muzyka, każdy sobie tam dodaje do playlisty, co lubi słuchać. A czego słuchasz? No chyba najwięcej hip-hopu polskiego. O, więc, o a kogo? Więc też dużo. Lubię nowości sobie sprawdzać, tych nowości jest teraz dużo, trochę nie mogę... Już nadążyć za tym, ale no, takich pierwszych, nie wiem, Solar Białas na pewno, VNM. Lubię J. Cola na przykład. I słuchasz stanu. Sobie ich przed wejściem na boisko? Jakiegoś konkretnego kawałka, coś w tym stylu? Na przykład Palucha lubię za wszystko, nie? To jest też taki motywujący, też taki poznański, ale raczej mam tak, że ja sobie bardziej siedzę, bardziej sobie chilluję. Lubię sobie książkę przeczytać przed meczem, gdzieś tam jestem jeszcze w pokoju, tak się po prostu wyciszyć, a przed samym meczem po prostu wchodzę w mecz i już nim żyję, nie? Więc trochę myślę inaczej. Ja zawsze fajnie widać w sztukach walki, jak różną muzykę na przykład lubią zawodnicy, nie? Tak, tak. Że jedni wolą coś spokojnego, inni jakiś śpiew, a inni właśnie jakiś mocny rap. Tak. Ale dzięki temu, że Spotify zostało Barcelony sponsorem, no to teraz możemy wiedzieć na przykład, co Lewandowski słucha przed tym meczem. Tak. I stąd to właśnie moje pytanie, że zawsze mnie ciekawiło, czy jest jakaś konkretna playlista, którą sobie słucha. Nie mam playlisty. Co na przykład tak czuję, że mnie poruszy, czyli jakieś tam... No właśnie VNM-a bardzo lubię dużo, czy jakoś tam Palucha sobie puszczę. Jeden, dwa kawałki, które tak jakby były ze mną i tyle, ale potrafię się po prostu jakby tak sam, wchodzę na mecz, jestem spokojny, ale wchodzę na mecz, to zaczynamy grać. To jak wielki jest ten poziom stresu? Podchodzisz już do tego na luzie z tym doświadczeniem, czy nadal jest taki, wiesz, czujesz się niepewnie w tym, co robisz? No, z każdym rokiem czuję się pewniej, bo też widzę, jak moje umiejętności też rosną, nie? Więc na początku jest taki stres, bo nigdy na tej pozycji nie grałem, zawsze byłem tym na przykład stoperem, więc zawsze miałem z tyłu bramkarza jeszcze, więc jakby nie brałem w 100% odpowiedzialności, a teraz jakiś tam kiks może się wydarzyć i jakby może być to na mnie, nie? Ale klubowo, teraz na kadrze właśnie, nie sądziłem, że trochę takie miałem nerwówkę na początku, ale później mówię, dobra, zaczynamy grać i już było z każdą piłką pewniejszą było coraz lepiej. No domyślam się, że zdecydowanie poziom stresu na kadrze jest wyższy niż jednak w rozgrywkach ligowych. Tak, no jakoś dla mnie tak też nawet personalnie było.
Na lidze też jest taki stres, ale dla mnie to jest taki trochę pozytywny też stres, że czuję, że coś się dzieje, że to jest dla mnie ważne. Trzeba się po prostu skoncentrować, mam na to już jakieś tam metody i jakoś idzie. Mhm. Ja muszę jeszcze wrócić do jednej rzeczy, bo ty powiedziałeś, że grałeś jako stoper. Mhm. To kiedy odbyłeś swój pierwszy trening bramkarski? O, jakby trenując nawet, nie wiem, z 13-14 lat, lubiłem sobie stawać na bramkę już i brałem rękawice. I na treningach sobie broniłem, ale to nie były jakieś takie treningi typowo bramkarskie. Lubiłem się po prostu rzucać, więc pewnie dlatego też broniłem. Pierwszy trening no to był w 2018 roku no na kadrze. To była taka kadra dla nowych zawodników. Po prostu pod szyldem kadry też z Orzełkiem trenowaliśmy. I wtedy chyba miałem pierwszy trening taki, że rękę schowałem i broniłem jedną. No i mi się spodobało. I zostałem przy tym. I zostałem, tak. Mówisz, że rękę schwajesz, ty musisz technicznie sobie tutaj obwiązać, żeby ona tak. Nie mogę jakby wystawała? Tak, nie mogę poszerzać jakby swojej objętości ciała, jeżeli ona musi być tutaj, tu mam wszystko związane sztywno do ciała, nie mogę nią ruszyć i wtedy jakby przepisy są takie, że mogę wtedy grać. Mhm. A w drużynie czy w kadrze dyskutujecie o tych swoich niepełnosprawnościach? Czy dyskutujemy? Bardziej sobie, nie wiem, żartujemy teraz, są różne takie jakby docinki, czy dyskutujemy, jakby każdy na swój sposób jakby to może przeżył albo przeżywał. Jakby ja trochę też już się z tym jakoś pogodziłem i jakby nie mam czegoś takiego, dlatego też nawet udzielam jakichś tam wywiadów, czy tym promuję futbol, bo jest to dla mnie taki temat już mocno normalny, nie? Niż było to kiedyś, ale bardziej jakieś tam żarty, czy niż rozmowy, nie? Mhm. Bo domyślam się, że historie niektórych zawodników mogą być całkiem takie motywujące, pokazujące, że miłość do tej gry no jest czymś ponad, że, tak. Że jesteście w stanie mimo tych przeciwności losu poradzić sobie. Pokonać je. Tak, no te historie są fajne, znaczy fajne. Są na film, na przykład Marcina historia, nie? Jeżeli on opowiadał swoją historię, że stracił tą nogę i nagle, co teraz, nie? Że był załamany, a teraz wygrał nagrodę i cały świat o nim mówi i całkiem jego życie się zmieniło i można powiedzieć, że nie bez powodu tą nogę stracił, nie? Więc mówi, że podoba mu się to życie, więc historie są naprawdę na filmy. A został w pracy na budowie? Z tego co wiem, nie ma czasu teraz na pracę trochę, nie? Ciągle wywiady, ciągle gdzieś tam jeździ, wracaliśmy z kadry w niedzielę. I jechał do Poznania, jakieś tam miał spotkanie, zaraz miał gdzieś w Gdańsku spotkanie, więc na razie chyba odpuścił pracę. A gdyby nie miał futbol, jaką byś miał zajawę? Oj, jaką bym miał zajawę? Grałbym w piłkę pewnie ciągle. Pewnie szukałbym sobie też jakiejś zajawy związanej ze sportem. Jakby wielu rzeczy jeździłem kiedyś na deskorolce też chwilę. Może w muzykę poszedł teraz, to takie popularne, jakiś raperem by został. Nie, jeszcze wszystko przed tobą, znajdujemy się w studiu muzycznym, zaraz coś tutaj. O krok. Tak, więc coś tam bym sobie znalazł. Ja bym jeszcze chciał w ogóle spytać, wstyd by ci było wpuścić taką brameczkę? Marcina? Tak. No Marcin zrobił... To jest pytanie do bramkarza, jakby bramkarz to widzi. Jakbym był ustawiony dobrze, to mógłbym to wyciągnąć, nie? Nie będę teraz mówił, że nie, ale no bramka no, sama pokazała nagroda, nie? Że to jest piękna bramka i no nie byłoby mi wstyd, na pewno nie. Jakbym jej nie złapał, czy pomiędzy nogami, to by mi było wstyd, ale no w boczną siatkę mocna piła z takiego woleja, czy jakiejś takiej półprzewrotki, no to kurde. To taki najgorszy fuck up, bramę co wpuściłeś? Mój? Na treningach? No to pomiędzy nogami tam wpadają czasami, czasami się tam nie domknie. Tych nóg, ale na meczu chyba nie miałem jeszcze. O. Chyba jeszcze nie miałem takiego. Gdzieś tam czasami się tą piłkę wypluł, ale ciężko czasami tą jedną ręką złapać, ale takiego typowo chyba nie miałem. Nie przypominam sobie teraz. Tracisz wiarę w siebie po stracie bramki, czy wręcz cię to motywuje i czujesz się silniejszy i chcesz, wiesz, być? Ja dużo tak rozmawiam z sobą wewnętrznie, czyli nawet jak pamiętam bramki, które traciłem, no to głowa mówi jedno, ale mam coś takiego, że mówię, jedziemy dalej, trzeba trochę pokrzyczeć, poustawiać zawodników i wtedy wchodzę znowu w taki rytm i mogę bronić. Jakby zapominam o tym, albo staram się zapominać, bo czasami no jest to trudne, ale no, gra się dalej, nie? Jakby to cechuje mi się dobrego bramkarza czy zawodnika, że nie myślę o tym, co się stało i żyję tym przez tydzień, tylko coś się wydarzyło, wkurzę się,
i zapominam i jadę dalej. Nie, myślę, że ogólnie sportowiec, który umie zresetować tą głowę po, czy to po porażce, czy tak, choćby straconym golu, to jest ważna cecha. Tak, myślę, to jest kluczowe, nie? Bo zawodnik może mieć dobre umiejętności, a spala się po jakichś tam błędach pierwszych, no to jakich umiejętności by nie miał, no to później mu nie będzie szło, nie? Więc kluczowe. Myślę, a myślałeś nad psychologiem sportowym kiedyś? Jakby ja jestem trochę takim moim psychologiem sportowym. Zacząłem. Właśnie metamorfozy ja widziałem na twoim Instagramie. Właśnie zajmowałem się, prowadziłem osoby pod względem odżywiania. Teraz już tak się tym nie zajmuję. Jak ktoś tam coś potrzebuje, to pomogę, ale już tak zawodowo typowo nie. Studiowałem, zacząłem studia na psychologii w biznesie, ale później miałem dużo obowiązków. To fajna anegdotka, bo my jesteśmy absolwentami. Kolega za kamerą, jesteśmy absolwentami psychologii w biznesie. Tak? I tak. Polecacie, czy nie? Przechodząc do następnego pytania. Nie, jest okej. Okay. Szczególnie sobie cenimy na pewno właśnie znajomości wyciągnięte. Poznaliśmy się na studiach cały czas, pracujemy razem. Część wykładowców naprawdę też nam zaimponowała, rozwijali jakieś tam nasze pasje poza godzinami i za to wielki szacunek. Ale co do wiedzy, to było już zależne indywidualnie, jak bardzo chcieliśmy się na ten temat czegoś dowiedzieć. Okay. Dokładnie. Politycznie wyszliście z tego. Mamy w planach tutaj zaprosić kogoś. Jego wykładowcę naszej szkoły. Okay. Mam nadzieję, że pan tego nie ogląda. Nie tylko wy mi takie niewygodne pytania, tylko ja wam czasami też coś tam. Ty dałeś to najmniej wygodne. Jaką szkołę ukończyłeś? Ja jestem po technikum odnawialne źródła energii. I później chciałem właśnie w tą psychologię, ale nie miałem czasu, zacząłem grać w futbol, grałem też w piłkę i postanowiłem, że nie przyda mi się to za bardzo, nie? W tym, co chcę iść i to odrzuciłem. Poszedłbym może bardziej na jakąś taką psychologię typowo, jakąś tam... Kliniczną? Może nie kliniczną, ale kurczę... Coś z tą psychologią bym... Bo ciągle sobie lubię czytać, lubię jakieś takie zagadnienia też dla siebie. Też sobie jakoś sam naprawiam tą głowę, na razie idzie dobrze. Więc... Pewnie. Jeszcze propos czytania, już zmierzając ku końcu. Polecasz jakąś książkę? Coś ostatnio czytałeś? Może jakiś film? Kurczę, książek no mogę dużo polecić, zależy co kogo interesuje. Może taką psychologiczną teraz Viktor Frankl miałem. Czytałem o stawaniu się osobą, bardzo fajna książka. O logoterapii, właśnie też ten kierunek mnie interesuje. Więc to bym polecił. Film teraz jest o takim księdzu, ostatnio na Netflixie, muszę to wykończyć. Też bardzo fajny, możecie sobie obejrzeć. Nie jest taki, jak myślicie, że jest taki, wiecie, w tej tematyce teraz, co jest głośno, tylko jest taki o nim, jak on żył, nie? Więc mi się mega spodobało. O czym? Johnny? Tak się nazywa? Chodzi... Tak. Ten na Netflixie, co jest teraz. Tak, takie... możliwe. Kurczę, o, bardzo wysoka ocena, prawie 8 na filmie. Świetny był. Jest... Ja byłem w kinie na tym filmie. Jestem w połowie. Prawie się popakałem, naprawdę. No. Wyciska człowiek niesamowity. Fajny. Muszę go dokończyć, kurczę, bo oglądałem tak wieczorkiem, już mi się to przysnęło, więc zatrzymam i włączę sobie, jak tam będę miał chwilę, bo fajny. Czy taki humorek też, czy pokazanie w ogóle człowieka, super. Dla mnie super, nie? Dla mnie też, naprawdę, bardzo dobrze się udało. Ja na koniec mam dla ciebie pytanko, nie wiem jak Filipie, czy jeszcze jakieś będzie miało. Ja mam dla ciebie na koniec takie pytanko, które często gdzieś tam pada w rozmowach czy wywiadach. Gdybyś mógł spotkać młodego siebie, czy coś byś sobie chciał przekazać? Na pewno bym powiedział, żeby nie tracił nadziei do niczego, tylko po prostu to, co sobie zaplanuję, to realizować, bo ostatnio nawet ta kadra też była dla mnie takie, że sobie postawiłem to i to zrobiłem, nie? Więc a miałem też czy kontuzję, czy jakieś takie... wątpliwości, ale powiedziałem, że chcę to zrealizować i chcę się w tym rozwijać, więc na pewno nie tracenie takiej wiary w siebie, czy w to, że może się coś zmienić nawet na lepsze. Może z takich rzeczy jeszcze na pewno dużo bym powiedział, jakbym miał wiedzę tą, co mam teraz w wieku, nie wiem, 5 lat temu, no to byłoby trochę inaczej, myślę, byłoby trochę inaczej na plus. Byłbyś w innym miejscu? Myślę, że tak. Robiłbym, w tej Turcji? Może w Turcji nie, ale pod względem jakiś tam zawodowym myślę byłbym w innym miejscu. Kiedy możemy wpaść na meczyk? Możecie do Warszawy teraz przyjechać. W kwietniu jest turniej, więc zapraszam, musiałbym sprawdzić w kalendarzu, kiedy jest.
więc jak najbardziej. Ale w opisie na pewno zaprosimy naszych widzów. Pewnie, podam wam później. Mój kalendarz zawsze mówi wszystko, ja nie pamiętam takich rzeczy. 21, 22, 23 jest w Warszawie turniej, więc zapraszamy. No to chyba się wybieramy do stolicy. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Zagrać? No mam nadzieję, kurczę. No. Ileż można siedzieć na tej ławce, nie? No ale no, pewnych rzeczy nie zmienia. Wszystko zależy od trenera. Ja tylko trenuję i robię wszystko, co mogę, a wszystko zależy od trenera. Pewnie. Tyle. Przed nami zostały tylko szybkie pytanka. Tą część kończymy. Szybka przerwa techniczna. Dzięki bardzo. Dzięki stary.